Dzień dobry, cześć, witajcie. Ja nazywam się oczywiście Hincul i ci, co wczoraj nie mieli przyjemności oglądać tego nowego pojazdu AMX-a 13 SS11 TCA na wczorajszym live'ie, dzisiaj takie dwa materiały, które przybliżą wam pojazd. Na pewno nie jest to pojazd dla wszystkich. Na pewno ci gracze, którzy nie mają opanowanego sterowania rakietami, tutaj też się nie odnajdą. Ja uważam się w sumie za, mógłbym powiedzieć, takiego trochę frika, jeżeli chodzi o rakiety. Bardzo dobrze to opanowałem. Świetnie się dopasowałem do warunków rakiet i tutaj z tego czołgusia potrafiłem co nieco więcej wyciągnąć. Patrząc na penetrację tego pojazdu, 212-231 to są największe wartości. Jest kiepsko, ale o dziwo ostatnimi czasy pojawiło się sporo pojazdów miękkich typu właśnie Leopardy. I ta penetracja spokojnie daje radę. Uszkodzenia nie są również bardzo wysokie, tylko 180. Tutaj mamy magazynek z 6 pociskami. Co do rakiet, słuchajcie, największy problem jest taki, jest to magazynek również z rakietami, tylko nie wiem po co Wargaming coś takiego zrobił, że jest to magazynek, który przeładowuje pomiędzy pociskami 15 sekund. Dla niektórych to jest spory kłopot, dlatego że później musimy się przełączać na zwykłe pociski, później z powrotem na magazynek z rakietami i tak dalej, i tak dalej. Czy nie lepiej było po prostu dodać mu 8 rakiet, tak żeby się ładowały jedna po drugiej, no bo na to samo wychodzi, a nie jeżeli wystrzelimy po prostu 3 rakiety, później czy tam 4, później musimy to przeładowywać, czekać, zresztą tam są jakieś problemy, jeżeli chodzi właśnie o przeładowanie tych rakiet, zresztą chyba i również pocisków, to jest jeszcze, podejrzewam, niezbadane. Wargaming chyba jeszcze nie dostał informacji na ten temat, ale widzieliście na wczorajszym live'ie, że niezbyt to dobrze działało. Dla mnie ogólnie pojazd taki, bym powiedział, na siłę. Raczej ten pojazd nie będzie zbytnio popularny, chociaż jeżeli chodzi o rozgrywkę, ja w nim się odnalazłem. Najbardziej co tutaj przeszkadza? Mobilność. Dlatego zainstalowałem moduł do lepszej mobilności, gdzie osiągnęliśmy ponad 70 km na godzinę. I również tutaj najbardziej co mi akurat przeszkadza? Opuszczanie działa, dlatego że minus 6 stopni to nie jest dużo. Tutaj wieża jest osadzona z tyłu kadłuba i czasami tak bywa, zajmując miejscówkę, musimy się z tym liczyć, że nie zawsze damy radę opuścić działo. Tak więc dla mnie pojazd taki na siłę, nie jest to pojazd dla każdego. Dodatkowo, słuchajcie, kiedyś Wargaming coś tam wspominał, że jest recesja, że jakieś problemy są finansowe, ludzie mają, wydają dużo na jedzenie i tak dalej. No i postanowili co niektóre pojazdy właśnie dawać w tej niższej cenie. Ale patrząc na ten pojazd, to chyba już się wszystko skończyło. Nie ma recesji, nie ma żadnego problemu, no bo tutaj na niższa cena za ten czołg to jest 13 prawie tysięcy golda. Kompletnie odjechana cena, nie jest wart, jest dużo, dużo więcej czołgów premium. Mówię, to jest pojazd totalnie na siłę, jeżeli ktoś lubuje się w takich pojazdach. Po pierwsze, czołgi lekkie, po drugie, pojazdy z rakietami. Owszem, odnajdzie się, ale jeżeli chodzi o, podejrzewam, większość graczy, ten pojazd zdecydowanie na pewno nie będzie brany pod uwagę. I dzisiaj chciałem wam pokazać dwie bitwy z wczorajszego streamu z moim komentarzem, tak więc ja na chwilę obecną wyłączam się i będziecie mieli po prostu dwie rozgrywki z wczorajszego live'a. Dwie chyba najlepsze, mam jeszcze trzecią, ale to zostawię sobie do porównania z innymi lightami. Tak więc zapraszam i bawcie się dobrze. Cztery lighty. $2000 warto zainwestować w tego pasa, dlatego że ono gra ci odda, później nawet więcej dostaniesz niż te 2000, a po pierwsze masz delikatnie przyspieszony rozwój, no i zdobywasz lepsze nagrody, dużo lepsze nagrody. No tutaj przydałoby się przybliżenie, zdecydowanie. Dziwnie te pociski lecą, cholera. Takim jakby lobem.
takie coś dziwnego. Dobra, jadę na spota. Już są. Aha, nasze dwa lighty tam pojechały. Nie wiem, czy jest sens. Dobrze, dobrze, dobrze. Ładnie, ładnie, ładnie. Jest kolejny leoś. Fajne te leośki, takie mięciuśkie. Nic tu nie widać. Ładnie, asystki lecą, ładnie, ładnie. I zobaczcie, nie mam teraz rakiet załadowanych, nie? Nie wiem, czy mam załadowaną rakietę, czy nie mam załadowanej. Coś jest, jakiś kurde błąd. Mam. A, uciekam. Coś tutaj jest, jakiś błąd. Mam telefon, poczekajcie chwilkę. Dobra, już jestem z wami. Dobra. No dobra, teraz przodowuję mi. Tu są dwa. A czekajcie, jak ładnie tyłeczki wystawiają chłopaki. O, tak, 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 tak. Dobra, to takie miękkiszonki. Dobra, dobra. O, Danielo zginął mnie. Cześć, kolego. Gdzie ucieka? Dobra. No ta bitwa może być udana. Nie pchaj mnie, gościu, nie pchaj mnie, kurde, no. Jedź. A mi się wydaje, że coś tutaj przy bazie jest. Jedziemy do przodu, czekajcie, ile mam rakiet. No i teraz próbuję przeładować i nie mogę, nie? Coś tutaj jest nie tak. Cześć, stary. No nie wiem, komu to się bardziej opłaciło. Ale, słuchaj. Musisz zginąć. Mietek terror, kurnia, no Mietek. Nie chcę cię bić, ale musisz zginąć od rakiety. Dobra. Mietek terror, dobry, dobry. No i gitara. O, została mi jedna rakieta. Cześć Tom. Tym Tom. Kogo nie powitałem, witam serdecznie. A, jaki wilczek, proszę bardzo. Ładna bitewka, ładna. Pierwsza. VT, bardzo fajny czołg. Bardzo fajny. Retrzajesz.
No staram się nie strzelać do swoich. Jak już muszę, to... Czekajcie, to jest spotkaniówka. Najlepiej jakby ktoś tutaj kontrował. Mamy jednego BMP-ka. No i dobrze. Jedzie, też ten dwa. Teraz zobaczymy, czy stoją przy domkach. No, nic nie ma. Dziwne. Kurde, tu nie dobrze. Jakaś furia tu jedzie. Dawać tego, tą furię. No i teraz nie mogę przeładować, kurde, mam 5 pocisków i nie mogę przeładować na pełny magazynek, nie? Bez sensu. Co ty tak, chłopie? Co tyś oszalał? Jakiś napalony mocno. Dobra, lajta mamy z przodu, bo rakieta poleciała. What? Dobra. Pali się, ojciec. Pali się. Palisz się, maleńki! Dobre. Dawaj następnego tam, kurnia! Co tu jedzie? T-72. Strzeliło. Do domu. Jeszcze jedna rakieta została. Nie no, nie ma co nawet strzelać w niego. Poczekamy na jakiegoś miękkiszona. Lepiej. A gdzie ta reszta? Coś jest.
Jest ta kosiarka. A teraz może rakietę, kurde, na mnie tutaj sobie naszykować, cwaniaszek. No i strzelił, dobra. Bardzo dobrze, że strzelił. A nie. Ładnie, ładnie. ...254, ładnie. A, jestemka. W końcu.